bardzo doświadczony kierowca, a my zaczynamy ten wyścig. 5 zapalonych świateł i startujemy. Jak na razie bez zmian, szczególnie w czołówce. Dobrze wystartował Max Radomski, świetny start Bartka, on będzie już na drugiej pozycji, a więc jest bardzo, ale to bardzo dobry start Ferrari, tam trochę Darkoven chyba stracił, chociaż już odzyskuje te pozycje. Anon na trzecim miejscu, a więc spadł, no i zobaczymy jakie tempo będzie prezentował Bartek, czy będzie w stanie dogonić zaraz Maxa Radomskiego. Zobaczymy z kamery Vampire, mamy samochód bezpieczeństwa, ajajaja, więc tam... Zupełnie rozbity bolid, chyba doszło do jakiegoś uślizgu. No i zobaczymy, czy Bartek będzie w stanie coś zyskać na tym restarcie. No pamiętajmy, że teoretycznie zrównywać się nie można, chyba. Przynajmniej z obecnymi regułami F1, no i restartuje. Mam wrażenie, że troszeczkę zaskoczył Bartka, no ale Bartek przepala w tej chwili baterię. Będzie wyprzedzał Maxa do pierwszego zakrętu od zewnętrznej. I da radę. Nie wiem, czy Red Bull dał się. Tak. Oj, tam jeszcze Bruno Radke wyprowadza swój atak, bodajże na Ferrari widziałem z tyłu. No i mamy Bruno na piątej pozycji przed Darkiem. Tak, ale Darek tam jest dość blisko. Pan Ciacha, no i może tutaj zaraz się zrewanżować, chociaż jak na razie kierowca Williamsa odjeżdża. Pozdrawiamy również Luka, ponieważ przesyła nam pozdrowienia na czacie, także tak, również pozdrawiamy. Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy. No a w międzyczasie tam widzę, że Darkowi dość mocno spadło tempo, bo teraz już Vampir będzie się za niego brał. To jest myślę, że kwestia... Mamy jeszcze... No, sektora. Pokusi się o Dominiksa w niedalekiej przyszłości. Czy będzie w stanie do niego dojechać? Jak na razie, niestety troszeczkę stracił. Ależ tam... Co tam się stało? Anon popełnił błąd i Dariusz Pożerski w tej chwili tak, poleciał w bandę. Ajajaj, fatalne wieści. Dla Ferrari to jest kolejny zawodnik, który tam popełnił błąd. To jest Haas Endero. Tak, dokładnie. Wracając jeszcze na szybciutko do kwestii dźwięków silnika, osobiście mi nie przeszkadzają te odgłosy kosiarki, no natomiast oczywiście, żeby ulepszyć troszeczkę grę, to można by było jakieś bardziej realistyczne dodać. No i Bartek znowu tak jakby wyczekał i znowu będzie palił Erz, więc być może znowu wyprzedzi Maxa, ale wydaje mi się, że teraz bardziej jest przygotowany na to kierowca Red Bulla, też się wypala na tej prostej. No i Bartek nie będzie w stanie go wyprzedzić, a więc bardzo mądrze rozegrany restart ze strony Maxa Radomskiego. Ależ tutaj agresywnie tarka przejechana przez Bartka i Bartek siedzi na dyfuzorze Maxa, także bardzo ciekawie tutaj, chociaż teraz troszeczkę... ...papajowego właściwie bolidu, no bardzo blisko przy wyjściu i mamy DRS włączony. W międzyczasie... A tam ktoś z Haasa, tak tylko wybacz, że ci przerwę, ale... Chyba SK911 z uszkodzonym przednim skrzydłem i on zjeżdża już do boksu. Jestem ciekawy, czy Dominiks i Max Radomski się gdzieś tam komunikują, aczkolwiek zaspał w tej chwili Mercedes i to Max Radomski będzie wykorzystywał, ale przed linią mety, także będzie chyba musiał oddać pozycję. Tak, ale tam dość... Tam nawet chyba jakieś delikatne zderzenie było pomiędzy dwoma kierowcami. Anon spada. Raptor zdołał go wyprzedzić, tam side by side obaj kierowcy, no ale chyba on odzyska tą pozycję. Zostać liderem tego wyścigu, bo Max Radomski jakoś zupełnie tam się pogubił, tam chyba do jakiegoś incydentu musiało dojść. Ależ fantastyczna dyspozycja w tej chwili Bartka Klaudla, kara dla Dominiksa, nie wiadomo za co. I w tej chwili od zewnętrznej Bartek Klaudel napędza się. Tak, i to jest fenomenalny ruch. O, nie sądzę, żeby Bartek próbował atakować, aczkolwiek Simarino zaspał na starcie, no już to jest sekunda. Dominik wyprzedza Wojtka NWM, Vampir wyprzedza Simarino. Dokładnie, wydaje mi się, że Borys Promny aktualnie jest duchem, chyba że już to się zmieniło, ale nie, dalej. Kierowca Mercedesa jest zduchowany, Dominik zwalczy tutaj z Raptorem, więc dosyć ciekawa walka. Dużo tutaj w ogóle walki, widać, że Luki kierowców side by side jedzie tam do kontaktu doszło nawet. Wychodzi, szczególnie patrząc na to, co się działo tam w midfieldzie, czyli jakaś tam lekka blokada, jakieś walki i tutaj też będzie walka. I to jest kontakt. Ależ kontakt tam, L. Michael troszeczkę zamknął tutaj. Tak, i L. Michael zrobił właściwie
puszczą drogę Raptorowi do tego, żeby wyprzedzić obu kierowców, a teraz Dominik tam wypchnięty poza tor też. Zobaczymy. Rodzinna walka tak naprawdę. Zespół juniorów versus zespół taki pełnoprawny. Dominik w tej chwili wychodzi na prowadzenie, chociaż to Raptor odkuwa się kontakt między tymi dwoma panami. No i Dominik wychodzi zwycięsko z tego. Dobrą zdobycz punktową w tym weekendzie wyścigowym, ale w tej chwili Bruno Radke od zewnętrznej i teraz wewnętrzna do szykany, ależ piękne ściganie. Tak, to był świetny manewr. W drugim sektorze mamy żółte flagi, to jest chyba San Marino. Na razie oglądamy tę walkę. Fenomenalny tutaj atak Red Bulla, ale zblokowany kaczka przez Williamsa. No nie było tutaj miejsca na trzy bolidy. Mają taki bardziej miękki styl jazdy, niektórzy właśnie tacy bardziej twardszy właśnie jak Szymcyr. Clippers w tej chwili po wewnętrznej, kontakt z Szymcyrem, ale obejmuje pozycję numer 8. Zdajwuje go do ostatniego zakrętu, to będzie atak na kierowcę Ferrari i zobaczmy, ale piękny switchback ze strony Bartka. Czy Bartek będzie miał DRS? Raczej będzie miał chyba, tam w punkcie pomiaru był przednie, jednak nie, tutaj Alpiną jeszcze zarzuciło na końcu, nie jest to celowe rozbicie się oczywiście.